Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Słuchajcie, mamy gorące spotkanie, bardzo gorące spotkanie z moim kolegą redakcyjnym Alkiem Dzięciołowskim, który jest w Pekinie, no i który z bliska stara się obserwować to wszystko, co dzieje się w tym mieście Igrzysk Olimpijskich, a naprawdę się dużo dzieje. Cześć Alku. Cześć, cześć, witam Ciebie, witam wszystkich. Od razu się zapytam Ciebie o Twoje zdrowie, czy dobrze się czujesz, nie masz kaszelka albo czegoś takiego, bo to wiesz, teraz wszyscy tylko mówią o stanie zdrowia zawodników i nie tylko zawodników, również dziennikarzy i o tym, czy się testują i jakie są wyniki tych testów. To, że ja się dobrze czuję, mam delikatną chrypę, mam nadzieję, że to jest chrypa wynikająca z chodzenia cały czas w masce i zmieniania temperatur między pomieszczeniami, ale to, że się dobrze czuję, nie znaczy, że jestem na pewno negatywny, bowiem Natalia Maliszewska, z którą dzisiaj miałem okazję rozmawiać, też się dobrze czuje. Nie ma chrypy nawet, nie boli jej gardło, wszystko jest z nią okej, a jednak te testy pozytywne się pojawiają, ale odpukać w moim, naszym przypadku wszystko jest okej i będzie do końca, chociaż rzeczywiście spotykamy się tu z różnymi absurdami na wielu płaszczyznach. Słuchaj, właśnie wiesz, ja dzisiaj tak naprawdę w tym pierwszym naszym wspólnym raporcie z Pekinu chciałem rozmawiać przede wszystkim, wiesz, o sporcie, tak, o dyspozycji naszych. No ale nie da się ominąć tego tematu covidowego, tych testów, bo wiesz, jeżeli chodzi o to, jak to wygląda tutaj z tej strony polskiej, tak, kibiców i dziennikarzy, którzy zostali tutaj w kraju, no to praktycznie każdego dnia, kiedy rano wstajemy, to szybciutko zaglądamy na media społecznościowe. Ja na przykład spoglądam na to, co napisał na Twitterze Arek Dzięciołowski, no i niestety każdego dnia jest nowa informacja o jakimś pozytywnym wyniku testu naszego reprezentanta. I słuchaj, jak to z Twojej perspektywy wygląda? Czy ta Wasza praca teraz to też właściwie się opiera na tym, że cały czas tylko nasłuchujecie i gdzieś tam wyglądacie jakieś wieści dotyczących samych wyników testów? Czy możecie też się skupić na takiej pracy, aby troszeczkę o tym sporcie więcej powiedzieć i pokazać? No niestety no w ostatnich godzinach zdominowały te testy jednak i te pozytywne osoby w polskiej reprezentacji. No wszystko, dlatego że no problem polega na tym, że leciał z Polski do Pekinu jeden samolot, w którym my też lecieliśmy. My, dziennikarze Telewizji Polskiej, Polskiego Radia między innymi. I lecieli łyżwiarze, u których tych testów pozytywnych jest niestety najwięcej. Nie wiemy o tym, że też dwoje łyżwiarzy zostało, prawda, na miejscu w Polsce. I Karolina Bosiek, i jej partner życiowy, na przykład i nasz sprinter Damian Żurek. A zatem wiedzieliśmy, że ten COVID generalnie gdzieś w polskim obozie łyżwiarskim funkcjonuje. Zastanawialiśmy się, co się wydarzy. No i zaraz po przylocie tutaj okazało się, że wydarzyło się to, czego się obawialiśmy, bo pierwsze osoby z naszego teamu zaczęły trafiać na izolację. I na początku była taka grupowa informacja o tych osobach, potem była kolejna informacja, potem jeszcze kolejna. Ja wczoraj dostałem cynk, że może być bomba w postaci właśnie jakiejś wiadomości z grubej rury. No, bardzo się bałem tej bomby. No i dzisiaj rano budziła mnie taka informacja właśnie. Tutaj była 8 rano mniej więcej w Pekinie. No i wtedy okazało się, że Polski Komitet Olimpijski podał tą informację, potwierdzającą, że to Natalia jest tą zawodniczką zakażoną. A zatem no, trochę to też determinuje naszą pracę, no bo ja dzisiaj miałem troszkę inne plany na ten dzień z kamerą, ale wszystko było skupione wokół Natalii. I takie to chyba będą igrzyska. Do końca tu nie będzie takiej luźnej głowy, do końca nie będziemy wiedzieli, czy wszyscy są zdrowi, czy ktoś nie zachoruje, zwłaszcza, że to nie jest właśnie tak, że chorzy są tylko ci, którzy prychają, kaszlą, prawda? Tylko zupełnie wydawałoby się zdrowe osoby, co też podejrzewam jest też pozytywnym efektem szczepień, bo ta nasza kadra w zasadzie cała jest zaszczepiona, a cała nawet nie w zasadzie, tylko cała kadra jest zaszczepiona, dlatego być może bezobjawowo przechodzi te zakażenie. Wiesz co, ja nie chcę obracać tego w jakiś żart, no ale tak jak wspomniałeś, Karolina Bosiek i Damian Żurek, partnerzy też w życiu takim codziennym, prawda, oboje z pozytywnymi wynikami tych testów, zostali w kraju, zostali w Polsce. No, Natalia Maliszewska z kolei jest blisko związana z Piotrkiem Michalskim, prawda, ale tu nawet nie rozpatrując takich aspektów, no tak jak powiedziałeś, wszyscy lecieli jednym samolotem,
wszyscy robili sobie pamiątkowe zdjęcia, przecież była jeszcze ceremonia zaślubin. No, życie jakby toczy się normalnie, prawda? Jeszcze wychodzi na to, że u nas na przykład wielu zawodników jest testowanych i te testy są negatywne, natomiast tam się przylatuje i nagle się okazuje, że te wyniki testów są już pozytywne. Powiedz mi, czy mówi się coś o tej wrażliwości testów stosowanych przez Chińczyków? No bo już przed wylotem naszej reprezentacji wspominano o tym, że te testy przygotowane przez Chińczyków, one będą bardziej, nie wiem, wrażliwe i właściwie nawet nie wiem na co. Czy o tym się coś wspomina? Tak, tam jest inaczej ustawiony ten próg. Ja nie chcę się wypowiadać o jakichś szczegółach, bo ja nie jestem wirusologiem, prawda, więc nie chcę nikogo w błąd wprowadzić albo pomylić jakichś pojęć. Rzeczywiście one są bardziej wrażliwe, te testy. A zatem osoba, która w Polsce czy w Europie, bo to nie tylko o Polskę chodzi, przecież to nie tylko Polacy są zakażeni. W sumie dzisiaj MKOL podał, że 72, jeśli się nie mylę, około 70 osób na tej izolacji przebywa, nie tylko z Polski. Ja rozmawiałem z Konradem Niedźwieckim i on powiedział, że już słyszał o jakichś tam liczbach bliskich setki. No więc być może, te informacje, o których ja mówię, ta 70 jest jakoś z rana, kiedy dowiedzieliśmy się o Natalii, no to ta Natalia też tam była wymieniana, ale było około 70 osób, a zatem to nie jest tylko polska reprezentacja, tylko wiele różnych nacji. Te testy są wrażliwsze i dlatego też testy wykonane w kraju przed wylotem pokazywały negatywne wyniki, a tutaj robią się one pozytywne. To wszystko chodzi o to, że to są igrzyska inne niż wszystkie, dlatego że jesteśmy w bańce. Chodzi o to, żeby nikt absolutnie nie zaraził się od nikogo. Co jak się okazuje, wcale nie jest takie proste, nawet w bańce. Dlatego Chińczycy zaplanowali... Jeszcze raz? Szczególnie przy tym omikronie, który jest bardziej... Tak, ale podobno omikronem jest zarażona raptem jedna osoba. Takie też dzisiaj dostałem informacje. Tutaj w Pekinie jedna osoba i niekoniecznie zrozumiałem, czy to dotyczy informacja zawodników. Natomiast chodzi o to, żeby to zakażenie czy możliwość zakażenia była zminimalizowana absolutnie, a zatem wyłapanie takiej osoby, która ewentualnie może prądkować w bardzo wczesnym momencie, powiedzmy, żeby jak najszybciej odseparować się od kolegów. No to oczywiście ma słabe strony w postaci takiej, że potencjalnie zdrowe osoby lądują na izolacji, no ale być może kogoś to uratuje, no mądrzejsi będziemy pewnie za 2 tygodnie, jak zobaczymy, w jakiej atmosferze przebiegną te igrzyska. Natomiast na razie jest to loteryjne, no bo mimo, że Natalia na przykład Maliszewska, mówię, dzisiaj rozmawiałem z nią, ona jest w świetnej formie też mentalnej. No chciałem ciebie zapytać, bo słyszałem, że z nią rozmawiałeś i chciałem zapytać, jak ona do tego podchodzi, tak? Jak znosi to psychicznie przede wszystkim, no bo wiadomo, że tutaj chodziło o to, aby każdego dnia sobie pojeździć, żeby wyczuć ten lód, ten obiekt, żeby się objeździć, żeby wyszlifować formę, teraz ma to na razie no po prostu nie może tego realizować. Jak ona odebrała w ogóle tę informację, bo no przecież mamy różne wieści z Pekinu, niektórzy bardzo przeżywają tę sytuację, w trudny sposób to znoszą, inni może troszeczkę inaczej. Jak jest w przypadku Natalii? No ja jestem pod wrażeniem Natalii od wielu lat i jej psychiki też. Ona jest, ja nie spodziewałem się, szczerze mówiąc, takiej reakcji, jaką zobaczyłem, a którą Państwo mogą zobaczyć na stronie sport.tvp.pl. Ona jest po prostu optymistycznie bardzo nastawiona. Ona twierdzi, że jest zdrowa, to jest wypadek w pracy, w takich czasach żyjemy. Natomiast ona już ma spakowaną walizeczkę na start, więc mówi, że nawet gdyby ją z tej izolacji wypuścili godzinę przed startem, ona tylko musi zabrać tą walizeczkę i jest gotowa jeździć na łyżwach. A co ma w tej walizeczce? No to co łyżwiarz musi mieć, czyli łyżwy, czyli strój startowy, prawda, który jest specyficzny, kask swój nowy, różowy, który specjalnie do Pekinu przywiozła, w którym w tym roku jeszcze nie startowała na innych zawodach. No wszystkie niezbędne rzeczy, prawda, do startu w short tracku. Generalnie ona jest nastawiona bojowo, pozytywnie, mówi, że jest tak pozytywnie nakręcona i wkurzona i tak jak ja jej słucham, no a trochę przecież Natalię obaj znamy, tak. Ona ma coś takiego, że ja jej wierzę w to i mam wrażenie, że jak ją już wypuszczą z tego pozytywnego hoteliku, to ona wejdzie na ten lód i sprawi, że lód zacznie się topić pod jej łyżwami, bo po prostu taką moc pokaże i pokaże, że żaden COVID ani żaden nikt inny
z łyżwiarzy, którzy przyjechali do Pekinu, nie jest w stanie jej pokonać, bo ona formę ma absolutnie życiową. I nawet mówi, że oczywiście no, nie może jeździć na łyżwach w tej izolacji, ale ma jakieś tam gumy, jakąś tam imitację tak zwaną może prowadzić. Do tego ona zna przecież te pekińskie lodowisko, na którym wygrała Puchar Świata w tym sezonie, a w zeszłym roku, pod koniec zeszłego roku. Na co zwraca uwagę z kolei jej siostra, z którą też rozmawiałem, że Natalka, oczywiście trening by się przydał na lodzie, natomiast pojeździła sobie, sprawdziła lód. Ten lód jest taki sam jak w październiku. Wejdzie, wyjdzie. Przejdzie. Ale to wiesz co, to bardzo się cieszę to, co mówisz, wiesz co, bo to troszeczkę uspokaja, bo tak, wiesz, odbiór takich informacji w Polsce to jest taki, że ojejku, no właściwie już, wiesz, po szansach Natalii, że już pozamiatane i właściwie po igrzyskach, a tu się okazuje, że tak może nie do końca. Ja nawet sobie tak pomyślałem, wiesz co, Alek, że chyba, nie wiem, czy to w ogóle można tak określać, bo to w ogóle nie pasuje do okoliczności i sytuacji, ale że jakby w lepszej sytuacji stają się ci, którzy teraz zaskakują z tym pozytywnym testem, niż ci, którzy cały czas czekają, bo to jest takie czekanie, wiesz, jak, nie wiem, ktoś jest skazany i czeka na ten telefon, tak? Czy przypadkiem będzie uniewinnienie, a tutaj to troszeczkę też taką sytuację... Tak, ale wiesz co, ja myślę, że tu olbrzymią rolę odgrywa głowa zawodnika po prostu. I Natalia zastosowała, od jakiegoś czasu stosuje taki zabieg, między innymi, bo ona pracuje na bieżąco z psychologiem, natomiast między innymi zastosowała w tym roku taki zabieg, żeby głośno mówić o tym, po co na zawody jedzie. I ona głośno mówi sobie w lustrze i powtarza to wiele razy, że ona przyjechała do Pekinu po medal. Super. Bo stwierdziła, że swoją psychikę trzeba nastawić na to, że ona ten medal zdobędzie. Jest nastawiona na to tak, że mówi, że może nie jeden medal, a może więcej. Za długo pracowała i za mocno pracowała, żeby to po prostu tak odpuścić i po jednym teście pozytywnym, czy po dwóch pozytywnych, stwierdzić, że to wszystko jest już gdzieś tam odjechało. Więc ona ma w sobie taką złość, ma w sobie taką motywację, jest gotowa, jest mocna i to jest bardzo jej duża zaleta w tej mimo wszystko trudnej sytuacji, żeby nie dać do siebie dopuścić tych złych myśli, które działają, nie oszukujmy się, destrukcyjnie, prawda? Ona sama o tym mówi, że jak będę się denerwować, to będzie mój organizm bardziej wrażliwy na to, żeby zjadł mnie jakiś wirus, albo żebym się rozchorowała, albo żebym była słabsza i tak dalej, i tak dalej. Więc ona ma świadomość tej swojej obecności w Pekinie na wielu płaszczyznach, co jest naprawdę, naprawdę no, czapka z głowy, że coś takiego... No i tu wiesz, chyba też jest ważne to, że ona, tak jak wspominałeś, że mówiła, że jedzie do Pekinu po medal, to ona zakłada, że o medal będzie walczyła we wszystkich konkurencjach, a nie tylko na 500 metrów, tak. Prawda? Gdyby nawet, tak. Nie wiem, ta izolacja jakoś destrukcyjnie na nią wpływała w przypadku tych 500 metrów, bo 500-ki przecież te kwalifikacje zaczynają się 5, prawda? No to jeszcze pozostają te następne starty, więc tutaj faktycznie no można doszukiwać się jakichś takich pozytywnych aspektów w tych okolicznościach. Ja też ci powiem, że bałem się, że Natalia tutaj, wiesz, będzie mieszkała w pokoju razem z Patrycją, ale Konrad Niedźwiecki uspokajał mnie i mówił, że oczywiście oni mieszkają w jakichś takich apartamentach, ale jednak każdy ma swój pokój, więc takiego jakiegoś tam długiego przebywania bezpośredniego nie ma, więc może to też jakoś tam z kolei Patrycję troszeczkę uchroni. No oby, no... Też jest tak, że nie na pewno każdy kontakt będzie kontaktem zaraźliwym, prawda? To wiele małżeństw jest takich, prawda? Gdzie partnerzy razem mieszkają, w jednym łóżku śpią, korzystają z jednej łazienki, z jednego mieszkania, z kuchni i tak dalej, a tylko jedno z małżonków jest chore, prawda? A drugie w ogóle nie. Więc to nie jest zero-jedynkowa sytuacja, zwłaszcza w sytuacji osób zaszczepionych. Natomiast oni wszyscy mają do tego też taki zdrowy stosunek, mam wrażenie, bo rozmawiałem dzisiaj z kilkoma osobami i oni mówią, no dużo zmienić nie możemy, no, nie mamy na to żadnego wpływu. Musimy brać pod uwagę, że coś takiego może się wydarzyć, uważać na siebie oczywiście do granic możliwości, ale gdzieś z tyłu głowy musimy mieć, że taki telefon może się pojawić, przepraszam, pozytyw, zapraszam na izolację, prawda? Natomiast oni też nie starają się o tym nie myśleć, tam atmosfera w grupie jest dobra. To też jest duży sukces tego zespołu trenerskiego, Urszula Kamińska, Gregory Durant. Oni sprawili, że rzeczywiście ta grupa jest zwartą, taką optymistyczną grupą właśnie, która zachowuje się jak jeden organizm. Oni są tam wszyscy dla siebie,
wszyscy sobie pozytywnie nastawieni, no to jest taka atmosfera pracy i wiedzą, co mogą osiągnąć razem. Czego najlepszym przykładem jest prawda Natalia, bo uwierzyli w ten plan treningowy, uwierzyli w ten proces treningowy, uwierzyli, że będzie bolało, ale koniec końców może dać efekt. No, tak licznej ekipy short trackowej nie mieliśmy nigdy w historii na igrzyskach, to trzeba jasno powiedzieć, prawda? To prawda, to indywidualne starty, dwie drużyny, dwie sztafety, prawda, i męską, i mixed, i damską. W związku z tym tam się bardzo dużo dobrego wydarzyło, a jestem też pod wrażeniem Urszuli Kamińskiej, tej trenerki głównej naszych szotrzakowców, która ma taki wewnętrzny spokój i taką mądrość uspokajającą wszystkich wokół. I jak ona no mówi, wiesz, gdyby to... jeszcze pani trener się denerwowała, to wszyscy by tam oszaleli, prawda? To no ale znasz trenerów, dobrze, że ten przykład idzie o zapanować. Znasz trenerów, którzy nie umieją zapanować nad emocjami. Czy w lekkiej atletyce, w innych sportach, którymi się zajmujemy, prawda? Są tacy, którzy mają z tym problem, a Urszula Kamińska jest taka, która jest taką osobą, która mówi, jest problem, ja się nie skupiam na tym problemie, ja się skupiam na tym, jak ten problem rozwiązać. Też, tak, chyba najważniejsze, wiesz co, jest to, że już minęły te czasy w short tracku, takich jakichś takich dziwnych sytuacji, wiesz, jakichś konfliktów tam między kimś a kimś, tak. To co podkreślasz, ta atmosfera, no ona kiedyś musiała się wyprostować, wyprostowała i od razu widać takie przełożenie, jest taki pozytywny oddźwięk, tak, pozytywny tak. Efekt, wszyscy teraz skupieni na pracy, widać, że ta praca przynosi skutki. Oczywiście tym numerem jeden jest Natalia Maliszewska, ale zawsze jest jakiś lider albo liderka, i ona później ciągnie całą grupę, prawda? Inni też z tego czerpią, inni też patrzą, biorą przykład i to później gdzieś tam się przekłada na dobre wyniki. Musimy chyba też pamiętać o tym, że na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie świat się nie kończy, prawda? I że będą kolejne starty, kolejne lata i można być jeszcze lepszym. Zdecydowanie. No oczywiście Natalia akurat w tym roku jest gotowa na to, co sobie postanowiła, więc szkoda by było, żeby gdzieś ta szansa ją ominęła. Ale oczywiście na igrzyskach się nie kończy i to jest, mam wrażenie, początek czegoś, mimo że oni pracują już 4 lata razem, to jest początek no bardzo czegoś fajnego w short tracku polskim. Alek, dużo mówimy o tym COVID-zie, ale może troszeczkę odejdźmy od tych pozytywnych i negatywnych testów, bo ten temat jest jakiś taki bardzo ciemny i niefajny do rozmów, ale no musieliśmy to ruszyć. Natomiast wiesz co, chciałem cię zapytać, jakie wrażenie na tobie zrobiły te obiekty, zarówno ten dla toru długiego, jak i dla short tracku? Ja powiem ci szczerze, że ten tor długi, jak wysłałeś mi tam zdjęcia i to zobaczyłem, to naprawdę aż powiedziałem, o, wow, kurczę, ale fajny ten tor i to robi wrażenie. Ci zawodnicy chyba tam jeżdżąc i startując będą czuli się jakoś wyjątkowo. Tak, no to jest jedyny w zasadzie tutaj w Pekinie, no bo wiadomo, że igrzyska nie będą się rozgrywały tylko w Pekinie. Natomiast to jest jedyny nowy obiekt, który na te igrzyska w Pekinie został zbudowany. I on został zbudowany z użyciem jakichś nowych technologii, bardzo lekkich, takich eko, bo te igrzyska mają być eko, no ale rzeczywiście wnętrze, jak i zewnętrze, bo on jest bardzo ładny, bo po prostu jest ładnie zaprojektowany, robi naprawdę wrażenie, jest taki jasny, jakiś przestronny, taki otwarty, taka pozytywna energia bije ze środka. No tak, fajny jest ten tor, jest dużo miejsc dla kibiców, których tu ma oczywiście nie być full, jak to się mówi, natomiast trochę ich tu usiądzie na trybunach i myślę, że oni też będą mieli fajne widowisko. Bardzo, bardzo fajny obiekt, naprawdę. A słuchaj, jak ty oceniasz dyspozycję? Już nie mówię o short trackowcach, ale tych, którzy będą nas reprezentować na torze długim. No patrzymy przede wszystkim na sprinterów, ale ta grupka sprinterska trochę nam się tutaj rozwaliła, no bo został właściwie z trenujących tylko Piotrek Michalski, ten lider tej grupy. Na razie są dziewczyny, jakby sprinterki nietknięte tymi negatywnymi testami. No jest nasz mistrz olimpijski z Soczi, Zbyszek Brudka. Czasami mam wrażenie, że mistrza to nic nie dotyka, nic nie rusza i jemu to zupełnie nic nie grozi. No tak, no Zbyszek też ma charakter, prawda? Zbyszek ma też odporność, on z racji swojego zawodu, no przecież jest strażakiem, on z różnymi sytuacjami na co dzień ma do czynienia. Tak, tak. Ostatnio nawet w rozmowie ze mną powiedział mi, że
jak się dowiedział, że będzie też startować na 1500 metrów, no mówi, to musiałem zareagować, tak jak na co dzień w straży pożarnej. No więc niech zgasi, jak to krzyczałeś wtedy w Soczi, płomień, tak? Jak to tak, płomień olimpijski płomień nadziei, rywali. Tak, tak. No więc pytałem nawet Zbyszka, czy zgasi ten olimpijski płomień nadziei, uśmiechnął się. No dobrze, wiemy, że Zbyszek nie jest w takiej formie, w jakiej był w Soczi, no to jasno, jasne, możemy o tym mówić. Natomiast Zbyszek jedzie też w takiej konkurencji, która nie nakazuje bycia w takiej formie, w jakiej był w Soczi, bo to jest ten mass start, tam się różne rzeczy mogą dziać, tam mogą być ucieczki, tam mogą być niespodziewane akcje, tam mogą być wywrotki i tam jakaś niespodzianka być może być. Natomiast rzeczywiście sprinterzy, no to ze sprinterów na razie został nam Piotrek Michalski, liczymy, że Damian Żurek dołączy, liczymy, że Marek Kania, to młode objawienie, wyjdzie z izolacji. Natomiast to, na co zwraca uwagę trener Nieminen, trener sprinterów, że dla Piotrka, mimo że on sam na izolacji nie jest, dla Piotrka Michalskiego, dużym problemem jest to, że jego partnerzy treningowi są na izolacji. Bo to jest testowanie, prawda, jazda na prędkościach, jazda za kolegami z drużyny, którzy mogą rozprowadzić, gdzie można się schować w tym tunelu aerodynamicznym. No i to z tym Piotrek ma problem, bo po prostu nie ma z kim jechać. No dziewczyny nie jeżdżą tak szybko jak mężczyźni, to jest oczywiste. Dlatego no i wiadomo, że jak jest gdzieś tam normalna sytuacja, nie ma tego COVID-u, to jak zawodnicy trenują gdzieś tam na torach przed zawodami, to czasami się łączą z jakimiś tam innymi grupami, prawda, z innych reprezentacji, z innych krajów. Teraz właściwie w tych okolicznościach covidowych w Pekinie to jest nierealne, prawda? No tak, to oni trenują oczywiście kilka grup na raz, natomiast nie widziałem tutaj, szczerze mówiąc, mieszanych grup, takich tych węży czy pociągów, które by ustawiali, prawda, na lodzie i jechali jeden za drugim. Na ogół są to narodowe węże. Dlatego spoglądam te dziewczyny na nasze sprinterki, no bo właśnie one mają siebie nawzajem i mogą ze sobą trenować. I jak sobie myślę o nich, to ta Angelika Wójcik, która w tym roku zrobiła taki przeskok w kosmos w zasadzie, bo przecież nie mieliśmy takiej sprinterki nigdy w historii, która tak jeździła. Ona zeszła poniżej 37 sekund. No to jest coś, co jeszcze 2 lata temu wydawało się absolutnie niemożliwe. Zarezerwowane dla Japonek, czy dla Amerykanek, prawda, czy dla Rosjanek. Natomiast teraz tak jeździ też Angelika i to nie raz, tylko kilka razy za oceanem pojechała, tak? I ona ma też taką psychikę troszkę jak Natalia Maliszewska, mam wrażenie. Też taka motywacja do granic możliwości. Tylko że jak ją bym chciał porównać do Natalii, no to Natalia ma oczywiście znacznie więcej objeżdżenia i doświadczenia jednak i umiejętności wygrywania. Ona wie, czym... A na igrzyskach jest potrzebne doświadczenie. To wszystko. O to chodzi, zwłaszcza, że ten bieg przecież na igrzyskach jest 1,500 metrów, 36 czy 7 sekund, prawda? I do widzenia, tu nie ma miejsca na żaden jeden błąd, na żadne... To jest w ogóle taka konkurencja, Alek, no 500 metrów, tam troszeczkę nie tak postawisz, wiesz, płozę na lodzie, ci lekko noga się obsunie i to już są setne części sekundy, które straciłeś i nie ma gdzie ich odrobić, bo za chwilę jest meta. I to zdarza się przecież też najlepszym, ta liderka tegorocznego Pucharu Świata, Erin Jackson, prawda, Amerykanka, o mały głos w ogóle nie zakwalifikowałaby się na Igrzyska Olimpijskie, mimo że ma najlepsze wyniki na świecie, dlatego że przegrała... Koleżanka pomogła. US Trials, prawda, amerykańskie kwalifikacje olimpijskie, tam są zasady proste, wygrywasz, jedziesz, przegrywasz, nie jedziesz. I Brittany Bowe, no też wielka amerykańska gwiazda, ale akurat nie specjalistka już w tym roku, bo już troszkę starsza od 500 metrów, powiedziała, dobra młoda, ty jedziesz, ja ci odstępuję moje miejsce. Tak. Młoda, czyli Erin Jackson się popłakała i ma szansę na złoty medal olimpijski, ale no właśnie, błędy zdarzają się każdemu w tym sporcie, to jest, mówię, tylko 36-7 sekund mniej więcej i tam musisz pokazać maksa, dać z siebie maksa, więc tutaj głowa panuje nad mięśniami też, nie da się ukryć, co nie znaczy, że Angelika nie da z siebie maksa. Mówię tylko, że nie ma takich umiejętności jeszcze wygrywania regularnego, powiedzmy sobie, i świadomości, czym to się je, jak choćby Natalia Maliszewska, natomiast ja naprawdę liczę, że Angelika może tutaj błysnąć. Tak, tak. No jest jeszcze Kaja Ziomek, też nie możemy zapominać. No mamy dużo, dużo szans, dużo możliwości, dużo startu. Nie będziemy się na razie nad tym, Alek, rozwodzili. Zrobimy to może podczas kolejnych naszych spotkań. Chcemy tylko Państwu powiedzieć, że bardzo serdecznie zapraszamy do TVP Sport. Proszę oglądać Igrzyska Olimpijskie w TVP, bo to właśnie tam będzie można zobaczyć materiały Alka Dzięciołowskiego,
komentarze Piotra Dębowskiego. I tak, będzie można mnie posłuchać komentującego z różnymi ekspertami. O nazwiskach też będziemy mówić i zapraszać już przy okazjach następnych. Ale żeby Alkowi już dać troszeczkę też wolnego, żeby mógł wypocząć po całym dniu pracy, to już będziemy powoli się żegnać i kończyć. Ale Alek, co, możemy się tak umawiać na takie spotkania, na takie raporciki, żebyś tam powiedział, co w Pekinie piszczy, a nie w trawie? Bardzo proszę. Nie możemy się umówić, myślę, na jedną regularną godzinę, bo charakter pracy. No to sobie już tak poza anteną ustalimy tę godzinkę i będziemy Państwa serdecznie zapraszać na te nasze pogaduszki i spotkania związane z łyżwiarstwem szybkim na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie. Alek, dziękuję Ci serdecznie, trzymaj się ciepło, trzymaj się zdrowo przede wszystkim. Również. I do zobaczenia, do usłyszenia. Do zobaczenia, dziękuję. Dzięki.